Dobry wieczór, dobry wieczór. Zachęcam Państwa do powiedzenia nam dobry wieczór, bądź dzień dobry, bo ja mam takie, właśnie przed chwilą mówiłam, duży dyskomfort. Czy jest wieczór, czy jest popołudnie, ciemno, strasznie, to może byćmy przy wieczorze, bo u mnie jest bardzo, bardzo ciemno. Ja się nazywam Kasia Pijanowska i poprowadzę dzisiaj dla Państwa, razem z moimi wspaniałymi prelegentami, i prelegentką, i prelegentem, webinarium o budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli. I w ogóle od początku zaczniemy takim wątkiem, że my właśnie tutaj budujemy tą sieć wsparcia, ponieważ to webinarium powinna, powinna poprowadzić Emilia Kędziorek. Ona tutaj jest ukryta za kamerą, ponieważ niestety dopadła ją choroba. Nie wiemy, czy to grypa, czy nie grypa, ale generalnie jakieś styczniowe choróbsko. I ze względu na to, jak się czuje, jest z Państwem bardziej duchowo niż prowadząco. Budujemy sobie takie, taką sieć wsparcia tutaj w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że ta nasza praktyka wewnętrzna będzie też dla Państwa jakąś inspiracją do praktyk w szkole. Może uda nam się o tym jeszcze za chwilę porozmawiać. Widzę, że Natalia się uśmiechała na tą naszą wewnętrzną sieć współpracy i sieć wsparcia. Takie koleżeńskie wsparcie sobie dzisiaj zafundowaliśmy. Mam nadzieję, że Państwo, którzy oglądają nas na Facebooku, również nas widzą i słyszą. Zachęcamy do komentowania, zadawania pytań naszym prelegentom, do aktywnego udziału. Bardzo się cieszę, że Państwo z nami są. Zawsze, jak mówi Maciej Wojdyna, podziwiam i pozdrawiam, że Państwo z nami tutaj w środę, nie w czwartek, w czwartek są, bo w środę to jest na webinarium Odpornej Szkoły. Oczywiście, kilka słów o naszej organizacji. Centrum, Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą fundacją w Polsce, która się zajmuje edukacją. Działamy prawie 30 lat. W przyszłym roku będziemy świętować ten jubileusz. Docieramy do około 40 tysięcy szkół w Polsce i do około 10 tysięcy szkół, dyre, szkół dyrektorów w całym kraju. Oferta nasza jest bardzo szeroka, mnóstwo darmowych programów. Jednym z nich jest właśnie udział w wychowaniu to podstawa. Mogą Państwo korzystać z naszych webinariów, zapisać się na warsztaty albo skorzystać z kursów internetowych. Nasze działania dzisiaj są finansowane ze środków UK Aid, a to konkretny cykl, tego, patronem tego cyklu jest Plan International. Dziękujemy naszym sponsorom, dzięki nim możemy działać i być tutaj dzisiaj z Państwem bardzo takim kalejdoskopowym zestawieniu, jeśli chodzi o prelegentów, to ja pozwolę sobie przedstawić moją koleżankę Emilię Kędziorek, która tam jest i która za chwilę zabierze głos. W takiej kolejności specjalnie, Emilio, zaczynam od ciebie, więc cieszę się, że jesteś i mam nadzieję, że będziesz mogła się odezwać. Witam Natalię Boszczyk, nauczycielkę z olbrzymim doświadczeniem, nauczycielkę języka polskiego, która prowadzi blog Szkoła dobrej relacji. Napisała książkę, nawet dwie książki, o kryzysowym niezbędniku nauczyciela. To jest ta najnowsza. Ja mam taką z dedykacją. Trzymam ją sobie na półce i podczytuję w wolnym czasie. Witam Cię, Natalię, serdecznie. Dzień dobry, dam głos. U mnie Do też właśnie. trochę chrypy. U mnie też trochę chrypy, ale jakoś tam postaram się dociągnąć i opowiedzieć jakieś ciekawe rzeczy. Bardzo mi miło cieszę się, że jestem z Państwem. Ja też się cieszę, że jesteś. Drugim naszym prelegentem, drugim gościem jest Jarosław Kordziński, który jest trenerem, coachem, mediatorem. Dużo tych profesji, również moderatorem procesów rozwojowych osób i organizacji. Wiem, że jesteś również autorem wielu książek poświęconych przede wszystkim edukacji. Witam Cię, Jarku, na naszym webinarium. A to ja też dam głos. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj razem z Wami i liczę na bardzo udane spotkanie. A... Zanim pozwolę Emilce zabrać głos, mam nadzieję, nie po raz pierwszy i nie ostatni. Przypominam państwu, że jak zawsze będzie dostępne zaświadczenie z naszego webinarium. Osoby, które są zarejestrowane i są z nami w pokoju, na ich koncie w serwisie zapisy.co.pl pojawi się takie zaświadczenie po webinarium mniej więcej 24 godziny później. Państwo, którzy oglądają nas na Facebooku, mogą się zarejestrować przez link, który za chwilę się pojawi właśnie na Facebooku i dzięki Dzięki temu uzyskać również zaświadczenie z tego webinarium. Techniczne aspekty mamy za sobą. Emilio, zapraszam Cię. Dobry wieczór, dobry wieczór serdecznie Państwu. Mam nadzieję, że, że nie będę jakoś specjalnie chrypieć. Postanowiłam nie modelować tutaj wśród nauczycieli złej praktyki, żeby pracować z chrypą, ale jednocześnie nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby się z Państwem dzisiaj nie spotkać i z naszymi wspaniałymi prelegentami, z którymi rozmawialiśmy bardzo dużo. O wsparciu i o współpracy. Może Państwo zauważyli, że w opisie tego webinarium właśnie te dwa tak naprawdę słowa przede wszystkim się przewijają: wsparcie, współpraca. Tak, nie chcemy mówić tylko o takiej współpracy, która y, dotyczy, nie wiem, organizowania wspólnie jakiejś, y, jakiejś imprezy, y, czy tego, że no, czasem Trzeba coś zrobić razem, ale po prostu, że jesteśmy razem, jakąś wspólnotą w tej szkole i że możemy, że możemy to wykorzystać. I to hasło, które wybrałam do takiego krótkiego wstępu, brzmi być może tak bardzo trywialnie, że razem możemy więcej, ale to dlatego, że te sprawy najprostsze wydają mi się czasem najbardziej interesujące. Zaczęłam teraz czytać taką książkę: Przetrwają. Najrzeczliwsi. I to, co uderzyło mnie w tej książce, to właśnie taka nawet trudno powiedzieć teza, tylko odkrycie właściwie z biologii ewolucyjnej, że my tak naprawdę jesteśmy stworzeni do życzliwości. Czy Państwo sobie zdają sprawę z tego, że ludzkie dziecko zaraz po skończeniu dziewiątego miesiąca życia, tak mniej więcej, y, czyli jeszcze zanim zacznie mówić, zazwyczaj za, zanim zacznie chodzić, y, jest w stanie podążać za linią, którą wskazuje matka y, za pomocą palca. Wydawałoby się, że to jest zupełnie nieistotne. No hello, wszyscy tak potrafimy, prawda? Natomiast to potrafią... Y, Tutaj taki mały nawias. Jeżeli ktoś będzie czytał książkę, to, to Państwo się dowiedzą, że nie tylko, ale generalnie potrafią to tylko powiedzmy, ludzkie dzieci. I to jest o tym, że dziecko się uczy już w tak bardzo wczesnym wieku, że matka próbuje mu pomóc. I że ono pewnych rzeczy nie musi robić sam, że jest łatwiej robić pewne rzeczy razem. I na przykład, szampansy nie są w stanie się tego nauczyć. One, nie, nie przychodzi im do głowy, że to jest w ogóle gest współpracy, że to jest gest pomocy, a tymczasem my to mamy. Chciałam o tym powiedzieć na samym początku, żeby na tym budować, bo jak Państwo doskonale wiedzą, jeżeli robimy coś razem, to jakby siła tych naszych wysiłków, yy, czy suma tych naszych wysiłków przerasta to, co bylibyśmy w stanie zrobić w pojedynkę, pracując, pracując każdy nad swoim kawałkiem? Nagle to, co się dzieje między nami, to, co się dzieje w wymianie, w wymianie takiej mądrości naszej, przerasta absolutnie ten efekt to, to, to 2 plus 2. Myśmy tego doświadczyły chociażby z Kasią Pijanowską, przegadując to webinarium i nie tylko to webinarium, ale ja za każdym razem, kiedy pracuję w zespole, jestem, jestem pod wrażeniem, jak wiele jesteśmy w stanie wygenerować, wygenerować pomysłów. Przypomina mi się też taki eksperyment profesora Marka Kaczmarzyka, który być może Państwo też byli poddani temu eksperymentowi, kiedy... Na jednym ze swoich wystąpień zadał nam jakieś pytanie z biologii. Na, na, podczas tego wystąpienia byli obecni na sali również biologowie, ale poprosił, żeby oni nie zabierali głosu. To pytanie było jakieś straszne, typu: co pamiętamy na temat roślin okry, okryto czy coś w tym guście? Nie pamiętam. I wydawało mi się w momencie zadania tego pytania, że ja nie mam żadnego pojęcia na ten temat, ale ktoś tam coś pamiętał, ktoś pamiętał jakieś inne coś. I nagle te, co się zaczęły uruchamiać w moim mózgu, w moim mózgu, kolejne skojarzenia. To jest bardzo o uczeniu się. Kasia Pijanska jest tego tutaj absolutną specjalistką. Ale to jest także o tym co jesteśmy w stanie zrobić razem, jakie wygenerować pomysły. I kiedy nagle sobie to uświadomimy, a tak naprawdę uświadamiamy sobie to w życiu wielokrotnie, nawet nie wiem, planując urlop rodzinny, to myślę, że zaczynamy inaczej patrzeć na potencjał tego, że jesteśmy jakąś zbiorowością. A tymczasem kurczę, jak to jest w szkole, bo, bo będziemy się mierzyć z no mamy, musimy się mierzyć wyzwaniami w szkole, ale tutaj już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, usuwam się w cień i, i, i zapraszam do, do refleksji z Kasią, której bardzo dziękuję, podobnie jak dziękuję za współpracę Michałowi, który nam obsługuje to webinarium technicznie. Emilio, nie usuwaj się w cień, po prostu oprzyj się wygodnie na kanapie, bądź z nami. Zachęcam Państwa również, Emilio, Ciebie do zadawania pytań, do komentowania, do bycia z nami bardzo aktywnie. I tak, żeby wprowadzić Państwa jeszcze mocniej w ten temat, żeby jeszcze bardziej pomyśleć o tym, jak to jest w tej szkole, jak to jest w wątku współpracy, proszę się zastanowić, napisać, być słowo, zdanie, skojarzenie, z czym Państwo się teraz mierzą w swojej pracy w szkole? Zachęcam do podzielenia się, z czym Państwo mierzą się teraz w szkole. Natalio, Jarku, Tobie do szkoły nie, ale Natalię zapraszam. Może, może też masz takie pierwsze skojarzenie. Z czym Państwo mierzą się teraz w swojej pracy w szkole? Ja rozumiem, że byłam wywołana, Kasiu. G Pozwolę sobie pozwolić Ci, żebyś zrobiła nam delikatne tło, zachęcić też Państwa do odwagi. Oczywiście, jeśli ktoś nie czuje się z tym pytaniem komfortowo, bądź uważa, że to nie jest miejsce do podzielenia się, jak najbardziej, pełna dobrowolność. E ja też jestem bardzo ciekawa. Bardzo lubię być blisko różnych szkół, różnych nauczycieli i zawsze z ciekawością czytam, co nowego. Też takie wspomnienie moje sprzed roku z webinaru na temat odporności psychicznej. Jak poczytałam czat i zobaczyłam, z czym mierzą się nauczyciele, było taką pierwszą inspiracją. To był webinar oczywiście Centrum Edukacji Obywatelskiej, zawsze o tym mówię. To była inspiracja do napisania kryzysowego niezbędnika. Także naprawdę inspirujące jest samo życie szkolne. Ja powiem, że u mnie w tej chwili problemy, jak już zapoznałam się z tymi komentarzami pierwszymi. Może nie przeładowane klasy, ale konieczność dzielenia swojej uwagi mojej jako nauczycielki na wiele klasowych problemów, klasowych, indywidualnych problemów. O bardzo różnej skali problemów, czasem bardzo, bardzo dużych, czasem Mniejszych, które może wydają się mniejsze, a wcale takie nie są. To przerzucanie się i konieczność takiego przeskakiwania jest potwornie wyczerpująca emocjonalnie. I ja przyznam, że ostatni <laughs> miesiąc, a, a właściwie jeszcze nie minął, ale te ostatnie paręnaście na pewno dni to była bardzo ciężka praca. Taka praca własną osobowością i emocjami. I w związku z tym temat. Bycia razem, wspierania się wzajemnego nauczycieli jest mi bliski, najbliższy w tej chwili. Pewnie gdyby nie to wsparcie, które dostaję i którego aktywnie szukam, to, to byłoby mi bardzo, bardzo trudno. Także to jest moja obecna rzeczywistość i obecne doświadczenie szkolne. Państwo tutaj piszą na czacie o motywacji do uczenia się swoich uczniów, o przeładowanych klasach. Bardzo ja czuję, jak, jakiej strony, jakiego aspektu pracy nauczyciela, nauczycielki to dotyka. A ja, Natalio, słyszę u ciebie, że ty potrzebujesz wsparcia dla siebie. Nie, nie mówiłeś tutaj o, o uczniach, że u nich brak motywacji, tylko że ty potrzebujesz wsparcia. Czyli odwracasz ten stolik z tą sytuacją w klasie, z tą, co tam, z którą obecnie mierzy się nauczyciel, żeby zwrócić to światło i ten reflektor na nauczyciela. Ja państwu bardzo dziękuję za komentarze, bo one nam pokazują też często, gdzie wzrok nauczyciela jest skierowany. Naturalnie patrzymy na swojego ucznia i uczennicę. Ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj odwrócili ten reflektor, nie jak na przesłuchaniu, tylko właśnie w kontekście przyjrzyjmy się. Co wspiera nauczyciela, co wspiera, co buduje tą sieć współpracy pomiędzy nauczycielami i dla tych nauczycieli. W takim razie rozpoczynamy właśnie to przyglądaniu się nauczycielom, nauczycielkom, po to pierwsze pytanie o współpracę, ja je zadam trochę inaczej. Rozmawiając z Emilią, szukałam pytania, które jest mi bardziej bliskie. Ja je odwracam trochę w inny sposób i zadaję pytanie również do Państwa, gdzie jest miejsce na współpracę w szkole? Gdzie jest ta przestrzeń? Mówi, tu jest taka piękna moc współpracy. Ja zadam jeszcze konkretniej. Gdzie jest miejsce na współpracę w szkole? Ja zaraz odpowiem na pytanie, gdzie jest to miejsce, bo mam pewne przemyślenia i pomysły, ale chciałam się odnieść do tego Twojego, do tej Twojej uwagi, że ja zaczęłam od siebie, i wiesz, nawet nie zdałam sobie sprawy. Z tego, że spojrzałam, z czym ja się borykam w tej chwili i, i, i ten reflektor od razu zwróciłam na siebie, ale myśląc o tym webinarze i o y, takich sugestiach, którymi mogę się podzielić odnośnie tworzenia sieci współpracy nau między nauczycielami, w budowaniu takiej sieci wsparcia wśród nauczycieli, to pomyślałam, że naprawdę kluczową kwestią jest rozpoczęcie od siebie, od pochylenia się nad sobą, nad tym na ile ja jestem gotowa i mam też siłę w sobie, żeby taką sieć budować, bo ona z jednej strony ma służyć temu, żeby nam było lżej, ale jeśli nie mam doświadczeń, nie mam przekonań, które służą budowaniu tych relacji z innymi nauczycielami, nauczycielkami, to to, to na początku wcale nie jest łatwe. No więc gdzieś yy, ja zachęcam, żeby takie Dobre relacje między dorosłymi w szkole budować wtedy kiedy nie jesteśmy na poligonie, że tak ze słowie powiem, to znaczy kiedy nie jest tak bardzo bardzo trudno, żebyśmy my sami byli w jakimś w jakiejś gotowości, bo czasem jest już nam tak trudno, i jesteśmy tak przeładowani, tak nam ciężko, że nie ma na to nawet sił. Także taka uwaga na początek, żeby zacząć od siebie zobaczyć jak ja się czuję, co jest ze mną i czy jestem gotowy, gotowa na budowanie relacji z dorosłymi. A że warto i że ta sieć współpracy jest ważna i właśnie atmosfera dobrych relacji w szkole. Tak chcę powiedzieć, że to jest ważne to... No ja nie mam potrzeby tego udowadniania, ale mam doświadczenia rozmów z nauczycielami, którzy bardzo często mają takie przekonanie, że, że da się po prostu uczyć, da się wychowywać, można być nauczycielem, pedagogiem. Pracując prawie że w pojedynkę. Bardzo często spotykam się z takimi przekonaniami. I pewnie ta, 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 ta może tak wyglądać praca nauczyciela. Natomiast mam wrażenie, że tracimy bardzo wiele no właśnie korzyści, które z tej dobrej atmosfery między dorosłymi w szkole wynikają. I chcę o nich właśnie mówić, chcę podkreślać, jak wiele zależy od tego, jak my dorośli ze sobą rozmawiamy, jak się postrzegamy. Pierwszy ważny punkt dla mnie jest to modelowanie postaw uczniów i uczennic. Mówi się o kompetencjach kluczowych, mówi się o takiej umiejętności współpracy, kooperacji. Bardzo byśmy chcieli, żeby nasi uczniowie współpracowali. Ja mam wrażenie, że możemy zrobić wszystko. Zastosować scenariusze gry integracyjne i tych relacji między uczniami i uczennicami, no, nie można zbudować tak naprawdę dobrych, jeśli my pokazujemy, że, że z ludźmi się trudno takie dobre relacje buduje, że. Że to, że ktoś jest inny, to jest problem, że to, że jesteśmy z kimś się różnimy, to jest powód do starcia, a, a nie powód do radości i zaciekawienia. My, jako nauczyciele, możemy pokazywać, że doceniamy sukcesy innych dorosłych. My możemy czasem wprost, a czasem. Przy okazji zupełnie doceniać obecność innych dorosłych w szkole. Ja mówię o takich sytuacjach, które chyba każdy nauczyciel zna z, z, z rozmów z uczniami. Bardzo często zdarza się, że uczniowie mówią do nas coś o innych nauczycielach, nauczycielkach, i, i ja z zasady staram się ucinać takie rozmowy, kiedy nie ma. Wszystkich zainteresowanych podczas rozmowy, ale uczniowie obserwują, jak my się odnosimy do siebie nawzajem. Uczniowie też na przerwach wiele rzeczy zauważają, czasem bardzo nieświadomie. I od tego wszystkiego, jak my, jako dorośli się w szkole zachowujemy, jak o sobie nawzajem mówimy, jak rozwiązujemy nasze problemy, problemy dorosłych, uczniowie się w określony sposób zachowują. Od tego bardzo dużo zależy. Także to modelowanie jest ważne i miejmy świadomość tego, że, że każdy z nas, każdy nauczyciel, nauczycielka i to, co jest między nami, to tworzy atmosferę tej szkoły. Ale my nauczyciele, nauczycielki to nie jedyne ogniwa. Ja zawsze zwracam uwagę też na to, że w szkole jest więcej osób. Są pracownicy socjalni. My możemy też modelować jakby dobre relacje wśród uczniów, pokazując, że warto dostrzegać każdego. Że y, warto otwierać się na każdego, warto życzliwie każdego traktować, zarażać taką otwartością naszych y, uczniów. Mam nadzieję, mam wrażenie i mam nadzieję, że to zdajemy sobie z tego sprawę, i mam wrażenie, że to naprawdę ważne, że, żeby y, nikogo nie wyróżniać, y, nie pomijać, dostrzegać każdego, Każdy, żeby miał ten przywilej bycia dostrzeżonym, zauważonym i obdarzonym życzliwością. Y, jeśli chodzi o, to, o tą moc współpracy w szkole, to pues, ta życzliwość pues, wiąże się z takim przekonaniem, bo bardzo często mamy tendencję do oceniania inności, jakichś innych poglądów, innych zachowań. Y, natomiast y, rzadko kiedy dajemy sobie czas, żeby się zastanowić nad tym, z jaką historią człowiek przychodzi. Nasz kolega, nasza koleżanka i Rzadko kiedy bierzemy pod uwagę to, że zachowanie kogoś może wynikać z trudności, z jakimi się boryka, i takie nastawienie a to, że właśnie każdy toczy jakąś walkę trudną na zapleczu, no buduje takie, tak, ta, takie nastawienie życzliwości. I to, to najlepszy klej, ja tak to nazywam taki klej dla szkolnych relacji. Tej postawy ja również uczę moich uczniów podczas zajęć, podczas różnych warsztatów. To oczywiście nie znaczy, że jak my o, z otwartym sercem, życzliwością wszystkich potraktujemy, to, to nie będzie żadnych spięć, żadnych konfliktów między nami w gronie pedagogicznym. Zawsze mogą pojawić się miny relacyjne, tak można to określić, ale warto je rozbrajać, warto otwarcie też rozmawiać. I nastawiać się na poszukiwanie punktów wspólnych. Ja czasem robię sobie nawet takie, taki challenge, powiedziałabym, z, z, z zabawę umysłową, kiedy gdzieś czuję, że nastawienie jakiegoś nauczyciela, jakiejś nauczycielki bardzo różni się od tego, jak ja postrzegam sens edukacji, wiem, podejście do ucznia, uczennicy. No, odruchowo jakby gdzieś spinam się wewnętrznie, czuję, że to jest coś innego i daję sobie takie zadanie, ale sprawdź, ile rzeczy macie wspólnych. Sprawdź, poszukaj, co jest podobne u ciebie i u tej osoby. To naprawdę pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na siebie nawzajem i ponownie, znowu wrócę do tego pierwszego punktu do modelowania, ja podczas zajęć również uczniów i uczennice, tak na siebie patrzeć. Jednak pomimo różnic, szukać tych punktów wspólnych. I tak jak powiedziałam na początku, że wychodziłabym od siebie, bo to nie jest łatwe budować relacje dorosłego z dorosłym, to jednak warto, bo jeśli otworzymy się, to możemy być dla siebie ogromnym wsparciem. Ja też wyszłam od, tego, od takich swoich problemów dotyczących no, tru, trud, trudnych momentów w szkole. Towarzyszę moim uczniom, uczennicom. Nie chcę. Unikać rozmawiania o ich trudnych emocjach, o ich problemach, no ale niesienie tego wszystkiego jest naprawdę wyzwaniem, i to, że jest wokół mnie grupa ludzi, którym, no właśnie, mogę zrzucić trochę z tego swojego kontenera emocji, przerzucić, wygadać, opowiedzieć po prostu. To już bardzo, bardzo dużo, ale to są też ludzie z którymi łączą nie bardzo przyjemne rzeczy i o to też trzeba dbać. Jak mówię z całym gronem, z każdym tak samo mamy budować bliskie relacje oparte na zaufaniu, bo być może z wszystkimi się nie da i być może a nawet jestem przekonana, że na pewno nie jest to konieczne. Natomiast parę osób. Bliskich, którym mogę powiedzieć, nie będąc ocenioną, naprawdę wszystko i dzielić z nimi przyjemności także w ciągu dnia pracy. Szukać takich momentów, kiedy się razem śmiejemy, kiedy, kiedy razem jemy. To wydaje się banalne, ale, ale ważne. Kiedy porozmawiamy o rzeczach niezwiązanych ze szkołą, to wszystko wpływa na to, że ja zupełnie z innym nastawieniem ruszam na szkolny korytarz i mam siłę, żeby w tej szkole budować taką atmosferę. Dobrych relacji. Także tak widzę to, tą sieć współpracy, moc współpracy. Gdzieś czuję, że ona się na tej dobrej atmosferze, atmosferze dobrych relacji opiera. Jarku, ja bym bardzo była ciekawa Twojego głosu, który jest głosem zewnętrznym w stosunku do głosu Natalii, który jest głosem wewnętrznym, z samego wnętrza rady pedagogicznej, więc za bardzo, bardzo mnie fascynuje ten wspólny język, bo to było o szukaniu wspólnoty, widzeniu podobnych rzeczy. Jak to jest z tym językiem? Więcej będzie na następnym slajdzie i można już o właśnie. Natomiast chciałbym zacząć od tego, bo jak słuchając Natalii właśnie uświadomiłem sobie po raz kolejny, że... Szukając relacji z innymi, nie jesteśmy w stanie tego dokonać w stu procentach, jeżeli nie znajdziemy relacji z samymi sobą. I myślę, że kluczową historią jest właśnie to, żebyśmy też trochę zadbali o samych siebie. I to, że mówimy, mówiąc w kontekście współpracy, o tym, żeby zadbać o siebie samych, jest podstawowe. Bo my nie jesteśmy w stanie dogadać się do, co do tego, w jaki sposób i po co będziemy, nie wiem, działać na rzecz naszych uczniów, jeżeli nie będziemy dogadani sami z sobą. Wspólny język, ja tutaj ciągle się odwołuję do tej gry w Brydża, nie wiem, kto tam gra w Brydża i kto posługuje się wspólnym językiem, czy to w ogóle jeszcze w tej chwili jest praktykowane, ale to był taki bardzo ciekawy model licytowania, gdzie poprzez kolejne wartości, jakie w ramach licytacji się wymienia, tak naprawdę mówimy o tym, Jakie mamy karty na ręku. I dzięki temu na końcu licytacji wiemy, z czym gramy. I to byłoby bardzo ciekawe, gdybyśmy my w szkole też byli tacy otwarci. Tak? Znaczy, żebyśmy mieli wspólny język, żebyśmy mieli taką otwartość na. No właśnie, Natalia mówiła o tym, że człowiek boryka się z takimi codziennymi, swoimi indywidualnymi sytuacjami, a kiedy mamy mówić o współpracy, Kluczowe jest to, żeby dzielić się tymi doświadczeniami z innymi. Ja absolutnie znam takie sytuacje i a, też wiem, że w szkole można pracować w pojedynkę. Co więcej, sam byłem takim nauczycielem przez jakiś czas, bo to myślę sobie, że na początku, zwłaszcza kariery zawodowej, człowiek przez to przechodzi, bo tam w pokoju nauczycielskim są obce starcy, a my tu jesteśmy młodzi, genialni i mamy takie pomysły, a oni tego nie rozumieją. Z czasem też się starzejemy bo no i Bogu dzięki, jest szansa na dogadanie się, ale wtedy właśnie warto otworzyć się na dialog. Bardzo Kluczowe, istotne właśnie w perspektywie nauczycielskiej jest umiejętność posługiwania się informacją zwrotną. My mamy sporą barierę, taką zawodową, wynikającą z faktu oceniania i z faktu lęku przed byciem ocenianym. Efekt jest taki, że jeżeli ktoś mi mówi, a to bardzo ciekawe, co zrobiłeś, nie wiem, na takich otwartych zajęciach, a część z nas się zastanawia, o co mu chodzi. A czy mnie chwali? Czy się ze mnie śmieje? Co więcej, my przecież praktykowaliśmy i słyszeliśmy coś takiego, wchodzimy do pokoju Mowczynskiego po jakiejś udanej prezentacji, której dokonaliśmy z uczniami i koledzy tam i koleżanki krzyczą z daleka: świetne, świetne, naprawdę no genialne, chociaż wiesz, i już się od razu pojawia to słynne ale, tak? czyli zamknięcie tego pozytywu na przejście na coś negatywnego. Dużo łatwiej jest nam rozmawiać, w sposób otwarty, szczery i też dzielić się doświadczeniami. Tym doświadczeniem jest to, o czym mówiła Natalia. Mam dziecko, które zachowuje się w jakiś specyficzny sposób. Mam rodzica, który prezentuje określone stanowisko, którym nie jestem w stanie sobie poradzić. Próbuję dogadać się z innym nauczycielem, i za nic nie mogę. Nie rozumiem, o co chodzi. Ja mogę z tym wszystkim sobie poradzić, kiedy to. Wygłoszę, zauważcie Państwo, my mamy też coś takiego, wszyscy, to jestem tego pewien, że kiedy zaczynamy mówić o czymś, to to, o czym mówimy, staje się takie bardziej normalne. Przestaje być problemem, staje się obłaskawione, staje się wyzwaniem, któremu jesteśmy w stanie podołać. A to wszystko ułatwia nam takie nie tylko wspólny język, ale też Wspólne odniesienie co do tego, co jest dla nas ważne. My używamy tego pojęcia wartości, ono jest dosyć popularne też w szkołach. I myślę sobie, że samo słowo wartość jest pewnym wyzwaniem, ponieważ już na tym poziomie bardzo wiele rzeczy nas różni. Ale zmieni się to wtedy, kiedy sobie powiemy, co to znaczy dla nas wartość. No na przykład. Kwestia nie wiem, tolerancji, akceptacji, otwartości. No, większość z nas mówi, ja akceptuję, toleruję i tak dalej. Problem polega na tym, że moja tolerancja czasami polega na tym, że ja toleruję, że jest jakaś postawa obok mnie i nawet się zgadzam, żeby ona była, tylko że mnie do tego proszę nie włączać. Więc to chyba nie o to chodzi. Jeżeli ja mówię, że coś jest ważne, to warto powiedzieć, jak to rozumiem, ale też wa wa ważne, byśmy usłyszeli, co to znaczy dla tych innych. Ja bardzo często używam takiego sformułowania, że warto doprowadzić do takiej sytuacji, że kiedy w szkole przestaniemy spotykać się na linii nauczyciele i rodzice, a zaczniemy się spotykać w środowisku dorosłych, tych, którzy są odpowiedzialni za rozwój, za jakieś potrzeby, za jakieś wyzwania, które stawiają nam nasi podopieczni. I znowu nie dzieci i uczniowie, tylko właśnie ci, którzy wchodzą w dorosłość, trochę dzięki nam. A jeżeli będziemy rozmawiać jako nauczyciele i rodzice, to pewnie będziemy zawsze po dwóch stronach barykady. Kiedy zaczniemy myśleć w kategoriach dorosły, odpowiedzialny, ktoś, dzięki komu dziecko też dorasta, to mamy szansę na ten wspólny język. Jesteśmy wtedy w takiej lepszej pozycji do dogadywania się. I właśnie mówienie wspólnym językiem, to jest tak akceptacja mnie. Ja jestem mężczyzną, starszym kobietem, dziadkiem i nie pracuję w tej chwili w szkole. I ktoś może powiedzieć, to co ty tutaj robisz. No i dziękuję bardzo, że mogę tutaj być. To tyle, na razie przejdźmy dalej. Ja jestem bardzo ciekawa tego wątku brydżowego, ale ja tutaj mam taką prywatną, prywatną informację, że przecież w rodzinie często wytwarzamy sobie jakiś język, mamy różne określenia na różne sytuacje. Mam też takie w pracy, używamy czasami, Emilio, jesteś moją też koleżanką z pracy. Mamy różne swoje określenia, nazywamy pewne rzeczy w określony sposób. I ten język, ta wspólnota języka szalenie nas łączy. Więc czasami wystarczy jedno słowo e, metapoziomki, które nam otwiera całą naprawdę masę pozytywnych skojarzeń, nic więcej nie potrzeba. Więc wspólnota na poziomie językowym. W związku z tym, że ja jestem polonicką z wykształcenia i bardzo wierzę w to, że język kształtuje obraz świata, kształtuje nas i to, co my tworzymy wokół siebie. I język e, ciała pedagogicznego, rady pedagogicznej, nauczycieli, którzy tam, tam są, może być początkiem współpracy właśnie poprzez język. Bardzo Ci za to e, nawiązanie do, do Brydża e, dziękuję. Emilio, widzę po tobie, że jesteś przy głosie. Mhm. Tak, ja, ja chciałam bardzo tutaj podbić to, co, co usłyszałam w Waszej wypowiedzi. Z jednej strony to, że u obojga Was wybrzmiało to, to zaczynanie jednak od, od siebie i ta niejako współpraca z samym sobą. To, co powiedziałeś, Jarko, na temat tego lęku przed oceną. Ja myślę, że nigdy nie za dużo mówienia o tym i takiego uświadamiania sobie, jak my nauczyciele, ja cały czas się czuję nauczycielką po 27 latach pracy i dlatego mam taki zjechany ten głos, że warto cały czas o tym mówić, jak bardzo blokuje nas ten lęk przed oceną, że ja naprawdę sama pamiętam te momenty, kiedy nie wiedziałam, czy mogę powiedzieć swojej koleżance, która siedziała przy mnie, ze mną przy stoliku, że mam jakiś problem, bo się ogromnie bałam, że ona powie, z, zresztą takie sytuacje zdarzały się w Radach, a ja nie mam problemu, tak? Ja sobie radzę. To, to, i, I to jest o tym, o tym braku, y, braku empatii, ale, ale także o tym właśnie, że, że gdzieś tam zapominamy, że jak jesteśmy bardzo do siebie podobni. Y, I tak y, kiedy, kiedy mówiłeś o, o tej wspólnej odpowiedzialności dorosłych i o tym, że jesteśmy, jesteśmy tak, takimi samymi ludźmi. Zresztą to pobrzmiewało także w wypowiedzi Natalii, to sobie pomyślałam o, y, o takim pojęciu z compassion, Ja jestem nauczycielką mindfulness i compassion, nauczycielką ważności i współczucia. I pojawia się tam takie pojęcie współczłowieczeństwa, wspólnego człowieczeństwa, o którym, które właśnie jest to, tym fundamentem, fundamentem życzliwości, że jeżeli ja sobie uświadomię, że ta pani Jadzia, która mnie tak strasznie wnerwia, ona tak naprawdę robi coś najlepiej jak może, to ja zupełnie zmieniam, znaczy może nie zupełnie, ale trochę jednak zmieniam do niej podejście. Jeżeli ja sobie uświadamię, że ona na 100% też ma problemy, pomimo to, że, że zawsze mi mówi, że sobie ze wszystkim radzi, że jeżeli ona mówi, że sobie ze wszystkim radzi, to na pewno ma problemy. W tym sensie, że to, to człowiek, który mówi, że, że nie ma problemów, to jest człowiek, który jest po prostu w głębokim lęku. Pozwolę sobie postawić taką, taką tezę i, i wielu z nas ma takie doświadczenie, że tak dokładnie jest. To ja zaczynam go inaczej traktować. Okej, okay, to są po prostu ludzie tacy, tacy jak ja, co nie zmienia tego, że i tak będę się pewnie kontaktowała z tymi koleżankami, które jednak mnie nie wyśmieją, ale ileż to już jakiś to już jest zasób? Kolejne pytanie do Państwa, pytanie w formie do wypowiedzenia się na czacie, jeśli tylko mają Państwo na to ochotę i przestrzeń. To teraz przejdziemy w sferę wyobraźni. Jeśli ktoś czuje, że chciałby zamknąć oczy, to może. Proszę sobie wyobrazić radę pedagogiczną. Niekoniecznie swoją. Może to być hipotetyczna rada pedagogiczna. Chodzi o to wyobrażenie sobie pewnego zbiorowiska osób. Jakie tam obrazy stają? Mogą być różne skojarzenia. Co tam się dzieje w obrębie tej grupy osób? Widzę, że oboje kiwacie głowami, jakieś tam obrazy stają. Zachęcam, żeby się nimi podzielić. Państwa zachęcam do dzielenia się na czacie. I zaraz przejdziemy już do konkretnego pytania do Was, drodzy prelegenci, prelegentki. Zanim ja. Państwo się wypowiedzą na czacie, to ja szybko powiem, bo dla mnie Rada Pedagogiczna i to z mojego dzieciństwa, z czasów, kiedy sam byłem nauczycielem, i teraz nawet kiedy często bywam w szkołach, jak to tam y, człowiek, który przyjeżdża do Rady Pedagogicznej, to jest kwestia stół i miejsca przy stole. To są po prostu te stoliki poukładane moje koniec. No, współpraca w taki sposób jest trudna do zbudowania, ale nie niemożliwa. I jeszcze przyszły obrazy takie, które znam z różnych szkoleń, warsztatów z nauczycielami, o których mi opowiadają nauczyciele, bo też nie chcę żyć w takiej, tylko tą wizją, którą mam ze swojej szkoły, chociaż no, bywa różnie też podczas tych spotkań i, i, i nie chcę idealizować, ale ja pomyślałam, że, że wolę wyobrazić sobie taki stan idealny właśnie. Ja właśnie chcę sobie taką wizję stworzyć, jakby to miało być. I tak tak pomyślałam o takiej wielokolorowej masie ludzików, trochę chyba wyprzedzam prezentację, którą my tu będziemy mieć, ale takim mi przyszło to do głowy. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, jak prowadziłam nawet nie warsztaty, tylko w szkole, no tworzyliśmy tak, taki program. I naprawdę, mimo że byłam koordynatorem, to zależało mi, żeby posłuchać wszystkich i gdzieś to włączyć, robiłam zupełnie jakoś nieświadomie i powiedziała mi to koleżanka, że kurczę, no, nie ma tutaj złej sugestii, z, z, złej podpowiedzi, bo włączasz wszystkich. Bardzo mnie to ujęło. Ja i gdzieś. Mówię o tym bez fałszywej jakiejś skromności. Bo, bo tak, bo pomyślałam, że chciałabym umieć tak pracować z dziećmi i z dorosłymi, żeby każdy miał poczucie włączenia jego głosu. I fajnie byłoby, gdyby rada pedagogiczna była właśnie taką przestrzenią, wielu kolorów, wielu pomysłów, perspektyw, i każda coś wnosi. Z każdej można uszczknąć kawałek, żeby obraz stworzyć wspólny. Takie, taka wizja i tak może taka inspiracja. Na czacie pojawiło się skojarzenie z klasą, że Rada Pedagogiczna to taka duża, niesforna klasa. Na, na moim ostatnim webinarium, na którym byłam, ono było dla dyrektorów i tam też padło to określenie, że Rada Pedagogiczna to jednak taki organizm jak klasa, nawet Teraz nie przywołam, kto to powiedział, pewnie zaraz sobie przypomnę, że nic się nie dzieje innego w klasie, co dzieje się w Radzie Pedagogicznej, że to są podobne mechanizmy, podobne sytuacje. Też mówiłaś Natalia o tym, że modelujemy sytuacje między ludźmi, tak między uczniami i między dorosłymi podobnie. Ja chcę chyba otworzyć troszkę puszkę Pandory, bo tutaj mówimy o pięknej różnorodności, a ja chciałam przeczytać fragment Natalio z Twojej książki o skłóconym środowisku nauczycielskim. Taki fragment, może to pokaże nam pewnie jeszcze inną perspektywę, mówimy tu o tym pięknie się różnimy. A jak często jest, sami nauczyciele skarżą się, że ich środowisko jest niezmiernie skłócone. Ludzie kierują się osobistymi animozjami zamiast wspólną wizją. A jeśli już pojawiają się dobre intencje, to nauczyciele rozmijają się, bo nie potrafią dojść do porozumienia. I dalej jest już duży fragment o dyrektorze, na którym cała ta trudna sytuacja się opiera. Które, gdzie dyrektor musi, czasami chce tworzyć przestrzeń do budowania relacji, jest zmuszony najpierw do tak naprawdę do poradzenia sobie z radą pedagogiczną, czyli często radzenia sobie z kryzysem, tymi animozjami, kłótniami. Więc z jednej strony mamy klasę, radę pedagogiczną jako klasę, która żyje rytmem szkoły, z drugiej strony mamy animozję, kłótnie. Mówiłaś, Emilio, o tej e, pani, co siedzi trzy stoliki dalej, która mnie tak strasznie wkurza. E, to jest bardzo dużo wątków, e, więc otwórzmy ten wątek różnorodności. Jak sobie z tym radzić? Jak sobie radzić z tymi płótniami, animozjami? No tak, łatwo by powiedzieć, że w związku z tym wystarczy zaczarować relacje zamiast racji. Ja specjalnie ten cytat tu wyciągnęłam, żeby on nas wprowadził w ten konkretny wątek, mimo tego, że pamiętamy o tych jednak konfliktowych sytuacjach. Ech. Mówiłam o tych minach wcześniej, żeby je rozbrajać, i przyszło mi teraz do głowy, że gdzieś rozpoczęcie od siebie to jest w ogóle punkt wyjścia najważniejszy. Trochę ja mam wrażenie, że kiedy mamy bałagan na swoim podwórku, i nie mówię tego oceniająco, mówię z dużym współczuciem i takim zrozumieniem, z czym się borykamy my, bo naprawdę. Wejście głębsze w relacje z dorosłymi, z nauczycielami, nauczycielkami, zawsze gdzieś się dochodzi do tego momentu, że widzi się z jakimi osobistymi problemami różnego rodzaju, borykamy się po prostu jako ludzie. I to jest takie, o czym Ty Emilko mówiłaś, to, to, to człowieczeństwo nasze, takie, takie właśnie wszystkim nam podobne. Sprowadza się to wszystko do takiego wspólnego mianownika. Szukamy spokoju, stabilności, miłości. Jak tego nie mamy, mamy bałagan w tym wszystkim, co, co blisko nas, co w nas, co dookoła. To trudno nam budować relacje z nasze i, i, i ten bałagan gdzieś się rozlewa. I, I to nie jest takie łatwe powiedzieć, ale w sumie postawmy na relacje zamiast racji i będzie wszystko w porządku. Na pewno wyjście od siebie. I to przekonanie, żeby taka, tak, takie przyjęcie tej podstawowej prawdy, żeby nastawić się na relacje, czyli nie udowadnianie własnej racji, tylko budowanie współpracy, budowanie wzajemnego zrozumienia, żeby i sobie to cały czas przekazywać, ale też podczas rozmowy z innym nauczycielem, nauczycielką, nawet w sytuacjach trudnych, konfliktowych, w sytuacji jakiejś animozji po prostu używać takiego zdania, posłuchaj, no cokolwiek tu powiemy, zależy mi, żeby było dobrze między nami, nie chcę starcia, zależy mi, żebyśmy gdzieś cały czas byli po jednej stronie barykady. To ja wiem, że takie, takie zdanie wypowiedziane, czy to do rodzica, czy do koleżanki, ja nawet dzisiaj takie zdanie wypowiedziałam, jako wychławczyni rozmawiałam z jedną z nauczycielek i sytuacja mogła eskalować do dużego konfliktu, mam nadzieję, że to wszystko się wyciszy, że się dogadamy, no bo My naprawdę gramy do jednej bramki, i, i powiedzenie tego, wypowiedzenie, że mi nie zależy na ustaleniu, kto jest winny i kto ma rację, tylko właśnie na tym, że, żebyśmy wspólnie, bazując na naszej relacji, rozwiązały problem. Czyli takie nastawienie, gdzieś od tego bym zaczęła. I myślę jeszcze o różnorodności, o tym, o czym ty, Jarku, powiedziałeś o tej animozji stary nauczyciel, rutyniarz w cudzysłowie a my młoda gwardia. To wierz mi, jestem zaskoczona że po prostu nie myślałam, że ten wątek cały czas wraca ale ja się z nim cały czas w szkołach spotykam. Taki, taki podział starzy-młodzi. Jestem zaskoczona, że to dalej pracuje. Wydawało mi się, że gdzieś te role się już tak zacierają, że już nie ma takich różnic, ale bardzo często słyszę, jak szkoły zgłaszają do mnie jakiś problem z relacjami w gronie pedagogicznym, to często właśnie ci młodzi chcą zmian, chcą, są otwarci, działają, pełni energii, a ci starzy właśnie tak tacy według starych schematów i, i ostrożnie i stabilnie. No i taka Myśl za tym przychodzi mi do głowy. I bardzo często dzielę się tym podczas szkoleń. Dla wielu nauczycieli jest to odkrywcza myśl, że to, że się różnimy, to, że mamy inaczej. Mam inaczej, będąc młodym nauczycielem od tego, który ma inaczej, bo jest starszym nauczycielem, patrzy z innej perspektywy, że to jest wartość, a nie problem. To mam inaczej może być ogromną wartością i to, że właśnie nie jesteśmy tacy sami, że się różnimy, to, że na różne sposoby, no właśnie inne punkty widzenia wrzucamy do do szkolnych dyskusji. Że to lepsze niż taka fałszywa jedność, taka, taka, taka uniformizacja, takie, takie, takie zgadzanie się, taka kasztanka piłsudzkiego. Tak, wszyscy się zgadzamy i wszystkim nam jest przyjemnie. I ja, jak czuję, że tak mi jest świetnie, rozmawiam z kimś i mam jakiś problem, e, czuję, że jest poróżnienie, ale widzę, że druga osoba się zgadza i tą kasztankę uprawia, to ja tak e, zaczynam badać, czy na pewno się dobrze rozumiemy. W większości przypadków. Rezygnujemy z tego, docierania, sprawdzania, na czym polega ta, ta, ta różnica i co możemy wziąć sobie z tej różnicy. I też nie mówię tego oceniająco. To jest trudne emocjonalnie, to jest wymagające, jeśli chodzi o, o, o umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, więc ja też nie chcę ocenić, że to, że, że to, że, że to fatalnie, że nauczyciele tacy są, bo nie potrafią zobaczyć, że jak ktoś ma inaczej, to się na to otworzyć. To jest po prostu trudne i my też nie jesteśmy. Uczeni, szkoleni, żeby zobaczyć, że, 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 że różnorodność może być zasobem, że zgadzanie się na wszystko wcale nie jest idealne. My, my też często od uczniów wymagamy, żeby się zgadzali i to, jak oni się zachowują inaczej, w sposób niezrozumiały, to no jakby zamykamy dyskusję, ucinamy tę różnorodność, tę inność jakąś. I ja bym powiedziała, jeśli miałabym dać jakąś radę, od czego zacząć, to. Na pewno do takiego hasła powoli, żeby otwierać się na tą inną perspektywę, ale też, no właśnie, dać sobie czas na to i nie zgadzać się właśnie automatycznie od razu, od razu też nie przyjmować takiej postawy, nie, nie, to nie moje, nie, 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 nie wezmę tego, nie, nie, nie. Ja, ja wręcz mówię: Dobra, okej, okay, usłyszałam, ja muszę to przetrawić. I zawieszam na chwilę rozmowę, czasem na chwilę, czasem na dłużej. Wiem, że, że, że nie żałuję nigdy powiedzenia stop, powoli, zaraz muszę przemyśleć. Bardzo często żałuję, że, nie, że, że podjęłam od razu decyzję, że od razu odpowiedziałam, że od razu zadziałałam. Yy, uspokojenie się, sprawdzenie, yy, czy nie da się czegoś zrobić z różnicy zdań, to zawsze jest lepsze. I, i mamy odruch, że trzeba od razu odparować, trzeba błyskotliwie zasunąć, odpowiedzieć, nie zgodzić się, utrzymać swoją rację, być przy sobie, wiernym. No to nie wspiera, to buduje napięcie, yy, yy, to nas przede wszystkim nie wspiera i warto włączyć takie, taki, taki powolny tryb przyglądania się temu, co nam może różnica zdań dać, może coś wnieść. Yy, przy tym, tej tym myśleniu o różnorodności ja jeszcze myślę o takim przekonaniu kolejnym z którym się też spotykam bardzo często, że ja nie mogę słyszałam kiedyś od nauczycieli, że nie mogę w 100% zaufać i to jest straszne, że nie można ufać drugiej osobie. No I mam wrażenie, że da się jednak pracować, współpracować ze sobą bardzo efektywnie. Nie mając stuprocentowego zaufania, bo ja, ja naprawdę bardzo jestem ostrożna w, umieniu, w wymienianiu osób, w którym ja w 100% ufam. Byłabym ostrożna, a jednak kocham, czuję się bezpiecznie, wierzę w ludzi. W związku z tym widzę, że, że to zaufanie to trochę taka przereklamowana, taka mityczna sprawa, albo drugą taką kwestią jest. No, że ja nie lubię. To ja mi tylko powiedziałaś, o właśnie ta Kowalska, której tam nienawidzę i nie chcę z nią pracować. I ja myślę, że to nie jest warunek konieczny do efektywnej współpracy. Dużo napięcia to dodaje. Takie myślenie, że ja mogę pracować tylko z tymi, których lubię. A poza tym, o tym też chyba rozmawialiśmy przed webinarem, o takiej perspektywie. No, ale ja muszę. Ja muszę z nią, bo ja nie mam wyboru. To ja lubię. Odwracać tę sytuację i mówić, naprawdę nie mam? Czy naprawdę w, mojej, w moim życiu mam tak mało wyboru? Na co mam za ten wpływ? Co mogę wybrać? I ja wierzę, że, że to nie jest tak, że, 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 że nic się nie da zrobić, że my musimy, jesteśmy skazani na Kowalską, której nienawidzimy. Wolelibyśmy tam ze dziśką, ale musimy z Kowalską. Myślę, że tutaj da się coś zrobić i często sobie wy, wybiera, odbieramy takie y, narzędzia jakiejś autonomii własnej, y, żeby jednak zdecydować, w jakim zespole z kim. Y, a jeśli naprawdę tego wyboru nie ma, wracam znowu do tej życzliwości, do tego obdarzenia... Y, tej Kowalskiej, która kiedy my sobie nie radzimy, mówi nam, a ja świetnie sobie radzę, żeby zobaczyć właśnie, tak jak Emilko ty powiedziałaś, co tam za tym się kryje, co, co, co to może być i to trochę znowu napięcia zabiera, to trochę zabiera takiej, takiej gardy, znaczy czujemy, że ona nie jest potrzebna, my się nie musimy tu bronić przed nią, tylko po prostu patrzymy na nią jako na człowieka z takimi problemami, jakie, z jakimi my się borykamy. Ale myślę sobie też, że do Kowalskiej teraz dwa słowa, czyli do każdego z nas, tak naprawdę. Myślę o, o tym, co powiedziała się Mirko, o, o tym, no właśnie, nie radzę sobie, a, a tu w pokoju wszyscy sobie radzą. To ja zachęcam, żeby każdy z nas w sytuacji takiej, jeśli wchodzi młodsza koleżanka, starsza, ktokolwiek, kolega i mówi, właśnie, że ma problem z klasą, z uczniem, żeby nawet jeśli w naszym przypadku w tej klasie jest okej, okay, jest w porządku, to, żeby być ostrożnym w tym dzieleniu się, żeby uruchomić tę empatię, nawet sobie, sobie taki, taki, taki stop, czerwoną, czerwone światło, niech się nam zapali. Co to da, że ja powiem, że ja sobie radzę? Ja mogę powiedzieć: Słuchaj, pochylmy się razem, zobaczmy, co u mnie się sprawdza, a co u ciebie, a co u ciebie nie, a co u mnie nie. No, jeśli już chcemy zabrać głos i chcemy w jakiś sposób się zaangażować, to, to raczej w tym kierunku. Bo czasem takie stwierdzenia, a, a ja sobie świetnie radzę, no nie ma człowiek złych intencji. Natomiast chodzi o uważność. Powiedziałaś empatia, Emilko. I właśnie gdzieś yy, zachęcałabym my, jako kowalskie kowalscy, starajmy się jednak uruchomić tę empatię i uważać też na nasze słowa, tak, żeby nie, nie raniły, nie zamykały. Yy. I raczej właśnie postarajmy się dać swoją perspektywę, wnieść coś inną, posłuchać perspektywy kolegi. Bo razem możemy więcej. Banalnie brzmi, taka bardzo ważna prawda, mam wrażenie. Kiedy znowu słuchałem Natalii, pomyślałem sobie, że właśnie bo tutaj się pojawia mit jednej prawdy, tak? to właśnie nie ma czegoś takiego jak jedna prawda. Jeżeli będziemy próbowali udowodnić całemu światu, że nasza szkoła jest jedna i że my mamy jeden pogląd i jeden system i tylko tak można, to po prostu jest to błąd. Tak, tak nie można. To po prostu tak nie, nie, tak nie działa. To, to, to wiąże się też z tym, że jesteśmy po prostu bardzo różni. I to nie jest tylko kwestia wieku, płci, pochodzenia, doświadczeń, to jest kwestia naszej takiej struktury osobowościowej. Tak? Ja jestem trenerem Friis, który to model opisuje cztery takie sposoby myślenia i działania. I ja mam taką świadomość, że ja jestem wizjonerem. W związku z tym, kiedy pojawia się wyzwanie, to ja od razu mam 14 pomysłów. I sprzedaję to dosyć swobodnie, ponieważ mam łatwość wypowiadania się, więc część osób ma takie poczucie, że ja wiem o co mi chodzi i że gdybym najlepiej będzie powierzyć mi to zadanie, to ja zrobię to dobrze. No ale ja mam głównie pomysły. Od tego robienia to jest zawodnik to jest człowiek, który te pomysły przekłada na działania. To on od razu ustawi ty to, ty to, w tym czasie to, w tym czasie tamto. No, dla mnie jako dla wizjonera, to jest trochę nie w porządku, bo on za bardzo się czepia. Ale jeszcze gorszy, jeszcze gorszy jest badacz. Taki, który zadaje pytanie, ale czy na pewno jesteśmy gotowi? No znacie takiego Smurfa Marudę. Są tacy ludzie w szkole, tak? którzy zawsze pytają, nie, nie, to się na pewno nie uda. Oni nam nie pozwolą, z tymi dziećmi w tej szkole, w takiej rzeczywistości, nie, 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 nie. No, ale ci badacze są bardzo potrzebni. Dla mnie jako dla wizjonera są zbawieniem, ponieważ moje pomysły bardzo często um, bujają w obłokach, a badacz mówi, chodź, chodź tutaj na ziemię, tutaj, to tu będziemy realizować to działanie. A, no zawodnik powie, tak, to najlepiej zrobić w ten sposób, a do tego wszystkiego wchodzi ten czwarty model, e, czyli partner, ktoś, kto powie, no dobrze, siądźmy, pogadajmy, bądźmy razem. A, i jeszcze jest jedna rzecz, która jest kluczowa, jeżeli mamy się dogadać w tej różnorodności. Tam na czacie pojawiło się, jak sobie radzić z minami. Ja się nauczyłem radzić sobie z minami i to nie tylko w szkole, w życiu codziennym, z rodziną, ze znajomymi, a nie, na, na sali szkoleniowej, a po, po prostu stosując metodę aktywnego słuchania. A ja jestem coachem i nauczyłem się a, jak bardzo mocna jest parafraza. Kiedy dziecko, a miałem takie dziecko, jedno jedyne w gimnazjum, i to był ten człowiek, który mi powiedział: Nienawidzę cię, i do mnie do ojca, to ja zamiast powiedzieć: Córce, a nie masz racji, powinnaś mnie kochać, jestem Twoim ojcem, powiedziałam: Rozumiem, że mnie nienawidzisz. Ona powiedziała: Głupi jesteś, nie o to chodzi. I myślę sobie, że właśnie te rozmowy z Kowalską, z Kowalskim, z tymi wszystkimi, którzy są jakoś nam obcy, dużo łatwiej przejdą na poziom wspólnego języka, kiedy powtórzymy to, co oni do nas mówią. Bo to jest szansa, żeby oni usłyszeli, co do nas mówią. Część z nas wyrzuca z siebie różne zdania, sformułowania, opinie. Po prostu, bo tak tam przychodzi w tym momencie do głowy, żeby warto to powiedzieć. A Część ma charakter ocenny, część ma charakter pouczający, część ma charakter też taki kreujący siebie na jakąś wysoką postać, lepszą, bardziej wartościową. A dopiero wtedy, kiedy usłyszymy, co powiedzieliśmy, to zdajemy sobie sprawę właśnie, że próbowaliśmy komuś dokopać, że próbowaliśmy kogoś ocenić, że próbowaliśmy się wywyższyć i że to nie służy współpracy. Różnorodność jest bogactwem. A Francuzi mają takie określenie: vivre la petite différence. Niech żyje mała różnica. No to dochodzi, chodzi o coś innego niż tylko o tę różnorodność taką ogólną. Ale dzięki temu też my mamy dzieci w szkole, tak? Także też warto o tym pamiętać. Dzięki. Ja się zasłuchałam i teraz szukałam mikrofonu, bo tutaj do Waszych wypowiedzi pojawiły się różne komentarze. Ten, do którego chciałam nawiązać, pochodzi z Facebooka, ale zanim do niego, to pojawiło się tutaj takie pytanie: czy umiejętność słuchania, bo tutaj na Twoim slajdzie jest moc aktywnego słuchania, jest już umiejętnością twardą, jeśli chodzi o biznes? Myślę, że jest. Ja osobiście uważam, że jest. jest Szalenie istotną umiejętnością ze względu na mnogość informacji, która do nas dociera. I jeszcze raz przybyłam to webinarium dyrektorskie, gdzie było właśnie o, o, o rozmowach, trudnych rozmowach z nauczycielami. I tam Ola Mikulska opowiadała właśnie, jak istotne jest to słuchanie, kiedy my słuchamy, nie doradzamy, nie komentujemy, nie objawiamy swoich praw, tylko po prostu słuchamy. To też jest o tym, co ty mówiłaś, Natalio, że wchodzi koleżanka do pokoju i mówi, że ma trudność, i nie, nie wyjeżdżamy, tylko jej słuchamy. Słuchamy. Bardzo trudna umiejętność, bardzo pożądana, tak samo chyba w biznesie, jak i w szkole, jak i w radzie pedagogicznej. Emilio, ja widzę, że ty też jesteś, chcesz być wysłuchana. Ech, tak. Bo jednak, kiedy, kiedy o tym mówisz i kiedy o tym mówicie, to mnie się pojawia znowu pierwsza myśl Natalii o tym, że, że musimy mieć do tego zasoby. Ja to muszę w tym momencie powiedzieć, bo to pan Zygmunt pyta o, o tę umiejętność właśnie słuchania, tak, tak niedocenioną być może w szkole. I pisze też, że powrócił do szkoły po 20 latach w placówce doskonalenia nauczyciela, we środku doskonalenia to właśnie brak umiejętności słuchania. I tutaj zaczęliśmy trochę, trochę dyskutować na czacie, bo ja napisałam o zmęczeniu nauczycieli. Jestem nauczycielką redukcji stresu także i po prostu wcielam się w tym momencie empatycznie w tego nauczyciela. Niech to będzie ta nasza Kowalska. Bardzo przepraszam wszystkie panie Kowalskie, które są nauczycielkami. Zwróćcie uwagę, że też wydobywamy wasz potencjał dzisiaj, czyli potencjał z tego nazwiska. I... Jestem mega zestresowana, tak? Mam podatki do zapłacenia. Czwarta A wyszła mi na głowę. Jestem głodna, bo nie zdążyłam zjeść, bo była krótka przerwa, ja miałam dyżur, tak? 150 innych rzeczy, które kumulują mój stres, i w tym momencie, kiedy przychodzi do mnie Natalia i chce być wysłuchana, to ja muszę najpierw sprawdzić, czy ja mam zasoby, bo. I, i, I być może muszę powiedzieć, słuchaj, strasznie cię przepraszam, ale nie dzisiaj. I to jest najbardziej empatyczna odpowiedź, jakiej mogę udzielić. Bo rzeczywiście tą umiejętność słuchania cieszę się, że podkreślamy jej moc, ale ona jest trudna, a to oznacza, że musimy mieć do niej te zasoby, i, i, i bardzo potrzebowałam to powiedzieć. to został nam ten został jest to bardzo ciekawy komentarz dotyczący wpływu na podejmowane decyzje czy strefy wpływu i ten czas na swoje przemyślenia tym mówiłaś Natalia o tym że powoli i żeby mieć czas żeby się ze sobą naradzić i strefa wpływu bardzo, bardzo łączy się ze współpracą że ja dobrze się czuję jeśli wiem co jest w mojej strefie wpływu gdzie ja mogę mieć podjąć decyzję, gdzie nie będę tej decyzji mogła podjąć. Myślę, że ten wątek o, o wpływie akurat z Natalią my go przepracowywałyśmy, o nim rozmawiałyśmy. Ja bardzo się cieszę, że państwo do tego nawiązują, że ta współpraca jest właśnie też o swojej strefie wpływu i o tym, że ja mogę odmówić, mogę się namyślić, mogę podjąć współpracę lub się z niej wycofać, y, wiedząc o tym, że mam prawo najpierw sprawdzić ze sobą, czy ja mam zasoby na to wszystko, czy ja po prostu jestem już tak zmęczona, że jednak odmówię tym razem. I to wcale nie będzie o tym, że ja nie lubię tej Kowalskiej, tylko po prostu dbam o siebie. To taką klamrą. Y, Emilio, jeśli Ty jeszcze potrzebujesz do tego wątku, to ja cię serdecznie zapraszam. A ja wyświetlam nam ten slajd, który podsumuje nam tą część. Nie wiem, czy chciałaś coś jeszcze, ale jeśli tak, to zapraszam cię. Jak nie, to ja pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie, które dzisiaj jest na naszej agendzie. To jest pytanie o w jaki sposób, w jaki sposób tak naprawdę możemy tą współpracę budować, czyli konkretnie jaki sposób możemy tą współpracę budować? To są takie puzzle, które mam nadzieję złożą nam się za chwilę w jakąś większą całość. Ja, zanim tutaj swoją cegiełkę dorzucę i swoje pomysły, to chciałabym bardzo serdecznie przeprosić i serdecznie pozdrowić wszystkich Kowalskich i wszystkie Kowalskie, drogie. Bo to jasne, że tutaj wysyłamy moc do wszystkich. Ja zatrzymałam się jeszcze na, na komentarzu dotyczącym tego zmęczenia nauczycieli, to gdzieś nam się zgrywa z tym, co mówiłyście o, o tej empatii dla siebie. Bardzo mnie wspiera w tym budowaniu współpracy z innymi, danie sobie prawa do proszenia o pomoc bez lęku, bez zastanawiania się, a czy to mogę, a czy warto, a co pomyśli, takiej otwartości, i jednocześnie dawania prawy do odmówienia mi tej pomocy, jeśli ktoś tych zasobów nie ma. Może to będzie myśl, która gdzieś zakiełkuje w, w głowach naszych dzisiejszych odbiorców, bo usłyszałam też takie trudności nauczycielskie, polegające na tym, że gdzieś tam ktoś otworzył się i właśnie nie dostał tego zrozumienia, albo gdzieś ktoś, no właśnie odmówił, powiedział, że, że no, nie mam teraz czy czasu, czy, czy możliwości. To gdzieś tam jakoś zmroziło osobę. No to jest pytanie, z jakim my nastawieniem gdzieś się otwieramy, gdzieś wychodzimy, że tutaj my mamy prawo prosić i asertywnie odmówić, jeśli nie możemy pomóc, to samo prawo przydajemy innym. I to kolejne z tych przekonań, które mogą wpływać na, na, na naszą współpracę. Myślę, że warto się zastanowić, przyjrzeć. Nowe wzorce. Wspólnego reagowania na problemy, to gdzieś mam wrażenie, jakiś jeden ze sposobów budowania współpracy. Tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że każdy z tych pomysłów, z tych punktów widocznych na slajdzie, to historia o, znowu o przekonaniach naszych, czyli o tym, co mamy w głowie, kiedy wchodzimy w relacje z dorosłymi w szkole, co myślimy o problemach, o konfliktach, jak do nich podchodzimy. Jak pojawia się w ogóle problem, poróżnienie, to niestety na gminie to cały czas ja zauważam. no Reagujemy tak, no właśnie, z pięciem, napięciem i odruchowo chcemy znaleźć, kogo tu rozliczyć z tego, kto jest winny, w ogóle bardzo często widzę też taką tendencję do tego, że jeśli jest jakikolwiek problem, to nawet nie szuka się winnych wśród dorosłych, ale zawsze można zwalić, że to uczeń, że to w nim jest problem, że to albo uczeń, albo rodzica. No skąd, skąd takie zachowanie? No dlaczego tak ktoś tu potraktował koleżankę, kolega? Nie myślimy o tym, że być może... My swoim zachowaniem nieżyczliwym, niemiłym zamodelowaliśmy jakieś zachowanie, tego właśnie szukamy. Na pewno z domu. To musi być z domu. Albo właśnie, no taki jest. To, to, to on, to jego problem. Raczej nie podchodzimy do tego, żeby w ogóle zrezygnować z poszukiwania winnego i, i poszukiwania tej przyczyny, tylko nastawić się właśnie na to, jak rozwiązać problem w tej chwili, jak uniknąć w przyszłości takich problemów. Czyli zamienienie takiego przekonania, kto i dlaczego, odpowiedzi na te pytania i takiego przekonania, kto jest winny, że musi być zawsze ktoś winny, tylko właśnie zamiana tego, jak możemy rozwiązać problem, który razem, który przed nami stoi. To kwestia wyzwań, to kwestia jakichś problemów. Myślę też o, no właśnie o, o specyficznym zbijaku, o którym no już tu trochę było mówione, to znaczy, czy to jak, jakiś problem, z którym ktoś przychodzi. Mam problem z tą klasą, z tym uczniem, ale też wspaniale jakoś, Jarku, ty wypełniłeś to, tą rozmowę o różnorodności tymi... Mm, no, stylami reagowania. Ja też mam gdzieś stratega, bo ja znowu jestem fanką talentów Galupa i gdzieś u mnie takie strategiczne myślenie. Też trochę wizjonerstwo, mam mocne i no, no, potrafię odlecieć. I też wielokrotnie byłam w sytuacji, gdzie. Miałam poczucie, że do, kolega taki analizujący, dokładnie, trochę noszący ciągle ten czarny kapelusz, y, no jest na kontrze do mnie, bezustannie jakoś mi podcina skrzydła podczas tych moich y, wysokich lotów. No właśnie, dopóki nie zobaczyłam, że. że... To nie chodzi o, o od razu nastawianie się negatywne, o zbijanie jego pomysłów, dopóki nie zauważyłam, że kurczą też coś wnosi. I ty, ty świetnie to przedstawiłeś na, na własnym przykładzie. Ja też byłam w tym miejscu, też, też to przerobiłam. Teraz i sama wiem, że dostrzegam perspektywy innych i lubię się otwierać na nowe doświadczenia. I sama też staram się dawać sobie prawo, robić to ostrożnie, ale też dzielić się, bo też zauważyłam, że często nauczyciele boją się powiedzieć: A ja mam taki pomysł, a ja zrobiłem to tak, a ja. Powiem wam, jak prowadzę taką i taką lekcję. Traktuję to jako ogromne, takie błogosławieństwo, nawet muszę powiedzieć. To, że ludzie chcą się dzielić. I też zawsze doceniam to wśród uczniów. To może taki, taki w kierunku znowu uczniów trochę taka wycieczka. Dzieciaków bardzo dużo kosztuje, nawet nie podczas lekcji, chociaż też, ale podczas warsztatów, na przykład takich psychologicznych, które ja prowadzę, psychoedukacyjnych, podzielenie się własnym doświadczeniem. To nie jest wcale oczywiste i ten lęk przed oceną towarzyszy też naszym uczniom i uczennicom. I naprawdę podkreślam na każdym kroku, dziękuję na każdym kroku za tę odwagę i za ten. Podarunek, który osoba dzieląca się swoim doświadczeniem składa dla całej grupy, bo pokazuje w jakiś sposób może za to zainspirować, otworzyć, albo dać takie poczucie: O, ty też masz tak jak ja. To jest, to, to jest niezwykle ważne I warto takie myślenie też, mam wrażenie, przenosić na relacje wśród dorosłych. Doceniać naprawdę to, że ktoś przychodzi, coś mówi, dzieli się już pomijam, jakimiś materiałami, ale pomysłem na lekcję, jakimś rozwiązaniem. Słuchajcie, jest problem w tej, w tej klasie. Wiecie, co u mnie się sprawdziło. Dzielmy się, ale też doceniajmy to, że inni się dzielą i no nie grajmy w tego zbijaka, nie wyskakujmy jakby od razu z, z negacją, a nie, bo to nie wyjdzie, to, to nie bardzo. Dajmy sobie ten tryb powoli, żeby się przyjrzeć nawet, jeśli coś jest obce w naszej perspektywie. O przekonaniach mogłabym jeszcze więcej, no bo właśnie takie myślenie o problemach jako nie o wyzwaniach, tylko czymś negatywnym, to naprawdę kwestia myślenia. Ja zajęło mi to trochę lat, ale jednak już mam taki odruch. Pojawia się problem, słyszę, że znowu gdzieś pożar wybuch na froncie szkolnym. I odruchowo no, spinam się. To jest naturalna reakcja mojego ciała, jakiś puch, strzał kortyzolu czuję po prostu w żyłach. I za chwilę to przekonanie, które przyciągam: hej, jest wyzwanie, jest challenge. Jak mam siły, a staram się je mieć na różne sposoby, wychodzę od siebie. Buduje tę relację ze sobą, żeby mieć te siły, to naprawdę wspiera mnie takie myślenie, że, że teraz przed nami wyzwanie. ok, z kim to wyzwanie, do kogo muszę zastukać, z kim muszę porozmawiać, żeby problem rozwiązać. To jest niezwykle wspierające i buduje tę tą, tą sieć współpracy i, 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 i naprawdę działa. To też są takie, takie, to zmienia właśnie te wzorce reagowania na problemy, kiedy zaczniemy od tego, że to wyzwanie, a nie problem. Tych yy, yy, przekonanie z więcej. To przekonanie, poradzę sobie sama, muszę dać radę sama, 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 tylko wtedy jest dobrze, jak zrobię to sama, zamieniam na nie mam radzić sobie sama. To nie jest profesjonalne, radzić sobie samemu w szkole. Muszę szukać ludzi, z którymi to zrobię. Muszę poszukać wsparcia wśród innych. Rzadko kiedy spotykam się z takim nastawieniem. Teraz oglądam serial o nauczycielce. Może znacie Państwo na Netflixie serial Rita. No nie jest to film do oglądania z uczniami, nawet z dziećmi osobistymi, że oczywiście zależy, ile mają lat, ale ten film pokazuje środowisko duńskich nauczycieli. i Naprawdę. Między nimi panują no, różne relacje. Są też wyzwania. Ta szkoła nie jest szkołą idealną, to nie jest ani fiński sen edukacji, ani, ani skandynawskie Eldorado edukacyjne. Tam są też problemy. Natomiast to, co zauważam i z przyjemnością obserwuję, to właśnie takie nastawienie na to, że. Yy, nawet jak główna bohaterka podejmuje wyzwanie, ja sama załatwię problem, ja poradzę sobie sama, ja poradzę sobie, nawet omijając trochę system, to jednak gdzieś bezustannie wraca wątek, a jednak trzeba było się podzielić tym, a jednak trzeba było poprosić o pomoc, przegadać to z kimś. I to jest jakby takim klimatem tamtej szkoły. Więc polecam, żeby te, przyglądać się temu przekonaniu. No i właśnie, po co to wszystko robić? Bo to daje tą siłę sprawczości. Kasiu, powiedziałaś o tym. Ja mam wrażenie, że, że, że wie, na wiele rzeczy wpływu nie mamy, ale mam wrażenie, że większej wpływu w tym szkolnym systemie jest, kiedy pracujemy razem, kiedy działamy razem. Jeśli nam się wydaje, że nie, że nie, bo to się rozejdzie, bo jak ja mam z tym zespołem zacząć, to oj, zanim my się zabierzemy i zrobimy, to dlatego, że nie mamy takich doświadczeń. Kiedy współpraca naprawdę daje więcej niż działanie w pojedynkę. Czy to znaczy, że w związku z tym mamy zarzucić współpracę? No nie. No to znaczy, że jak mięśnie na siłowni się ćwiczy, tak ja mam wrażenie, że taki mięsień współpracy trzeba po prostu ćwiczyć. I to jest bardzo podobnie jak z uczniami. Praca w grupach nie, nie stosuje, bo wiesz, rozgadają się, kawiarnia się robi, nic nie zrealizowane. No na pewno, jeśli. Praca w grupach polega na tym, że rzucamy zadanie i, i łączymy dzieci losowo w grupki, to, to, to za pierwszym razem to nie zagra. Jeśli pochylimy się nad tym, co to znaczy współpracować, co wspiera realizację celu, kiedy jesteśmy w grupie, co nam pomaga, co nam przeszkadza, co nas rozprasza. Jak, tak jak mięśnie na treningu będziemy ćwiczyć współpracę między uczniami, to to w końcu. Za trybi, tak mogę powiedzieć, kolokwialnie, i myślę, że bardzo podobnie może być z nauczycielami. Poczuć, ile satysfakcji radości daje robienie czegoś razem i osiąganie celów razem, to jest takie, bym powiedziała, prawie że magiczne doświadczenie, i bardzo polecam próbować. Mimo pierwszych niepowodzeń, mimo zakwasów, jak i po treningu, zachęcam, żeby. Próbować i doświadczyć tego, bo naprawdę razem można więcej. Takie mam przekonanie. Dzięki. Myślę, że o tych warunkach to tutaj już dzisiaj kręcimy się wokół tych różnych warunków i też Natalio, co dużo o nich mówiłaś. Wiem, że Jarku przygotowałeś dwa konkretne narzędzia czy strategie, które pomogą we współpracy czy budowania tej współpracy czy budowania wsparcia, więc zachęcam Cię do takich konkretnych narzędzi na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Przed nami cztery slajdy, ja będę starał się to robić bardziej dynamicznie, żebyśmy zdążyli. Pierwsza sprawa to to, co jest kluczowe tutaj, o czym warto pamiętać. Odwołujemy się do swoich doświadczeń: ja jestem coachem, tutorem, mediatorem i w każdej z tych ról kluczowe są struktury. I warto o tym pamiętać. Aktywne słuchanie to nie jest słuchanie tak w ogóle. Aktywne słuchanie to jest stosowanie narzędzi, które pozwalają mi sprowokować rozmówcę do wypowiadania się w określony sposób. To jest tak jak zorganizowanie pracy grupowej. Jeżeli praca grupowa ma polegać na tym, że dzieci pracują w grupie, czy sala szkoleniowa pracuje w grupach, to to trochę za mało. Ona musi być po coś. I właśnie te warunki koleżeńskiego wsparcia zadziałają wtedy, kiedy będziemy. No, korzystać z tych struktur, ale też skorzystać z zasad. I tutaj taka podstawowa rzecz, to jest kwestia tej otwartości na doświadczenie. Ja, tu mi się bardzo podobało, bo chyba Natalia coś powiedziałaś, że jak dziecko zaczyna mówić o swoim doświadczeniu, a absolutnie rozumiem, bo mam tego typu doświadczenia, dzieci czasami się jeszcze bardziej boją mówić o swoim doświadczeniu niż dorośli, bo po prostu mają kolegów i koleżanki obok, które oceniają bardziej niż nauczyciele i nauczycielki w pokoju nauczycielskim. A, Albo wykluczają, albo napiszą na fejsie, albo w ogóle czytam i tak dalej. Dzielenie się doświadczeniem jest bogactwem grupy. Więc warto doceniać fakt, że ktoś zdecydował się powiedzieć o swoim doświadczeniu i że to jest doświadczenie z poziomu wyzwania, a nie z poziomu samochwałki. Gordziński zachowuje się w sposób haniebny. Gada zamiast słuchać. No, i teraz zróbmy coś z tym, tak? Ma facet 65 lat, napisał kilka książek, no właściwie powinien mieć prawo. Nie, nie ma prawa. Spróbujmy go przekonać. Tak? Spróbujmy ten przypadek rozpatrzeć. Nie Goldzińskiego, tylko przypadek osoby, która ma takie wyobrażenie, że może więcej. A bardzo ważna jest informacja zwrotna. I znowu mamy tu potężne wyzwanie. Jesteśmy tak sfokusowani na ocenianiu, że informacja zwrotna wydaje nam się udzielaniem. Oceny i dobrej rady. A akurat ocena i dobra rada jest zakazana w informacji zwrotnej. Informacja zwrotna jest opisem tego, co się wydarzyło i co z tym fantem można zrobić. To jest kwestia otwartości na te właśnie rozmaite interpretacje. Ja mam taki ogląd, ale ktoś może mieć inny, ktoś jeszcze może mieć trzeci. To, co jest kluczowe, to jest to, jak z tych różnych oglądów wybrać to, co no, sprawi oczekiwany właściwy rezultat. To jest właśnie to otwarcie na adaptację różnych sytuacji, różnych rozwiązań, różnych pomysłów. To jest właśnie skupienie na rozwiązaniach. To jest, w kącigu jest taka kluczowa jakby duet, tak. My bardzo często na to zwracamy uwagę. Ludzie bardzo często mówią, że kluczowe pytanie to jest dlaczego. Dlaczego no, coś mam zrobić? Nie, kluczowe py... dlaczego to jest takie wchodzenie do piwnicy? Dlaczego on mi to zrobił? Tak? Kluczowe jest pytanie, po co? Co ma być rezultatem? Co, co sprawi ci satysfakcję? Co zmieni ten świat? To jest właśnie skupienie na rozwiązaniach. Przejdźmy na następny slajd. To jest jedna z takich no, struktur, action learning. Część pewnie z Państwa to praktykowała. A to jest taka, takie działanie w grupie, tak? No zresztą jak sama nazwa wskazuje, takie wspólne uczenie się, uczenie się w działaniu. A ono również właśnie bazuje na tym a, m, analizie doświadczenia. To zawsze w grę wchodzi pojedyncza osoba, która prezentuje swoją sytuację, <totekście> a potem dookoła tej sytuacji toczy się rozmowa. A, dla mnie, jako dla osoby, która prowadzi, jak się mówi, kluczowy jest to właśnie drugi krok, czyli to zadawanie pytań. Bo to jest taka prośba: no, usłyszeliśmy jakąś historię, to teraz dopytajmy o co konkretnie chodzi. I te pytania bardzo często mają taki charakter: a czy zrobiłeś na pewno to, a czy próbowałeś tego? A co on zrobił, żeby ci pomóc? Tak? To takie pytania ukierunkowane na radzenie. Nie, pytania powinny dotyczyć faktów, konkretne rzeczy, które. O, dookreślają sytuację. A potem jest bardzo ciekawa. Ja zawsze, kiedy prowadzę tego typu sesję, proszę, żeby osoba, która opowiada o doświadczeniu, odwróciła się od tych, którzy biorą udział. W tym bierze udział zawsze kilka osób, nie wiem, sześć, siedem, no i ten, który opowiada. Ja proszę tego, który opowiada, żeby się odwrócił, bo, bo to jest taka sesja no, właśnie zastanawiania się nad przypadkiem i kiedy my mamy naprzeciwko siebie tego, który nam ten przypadek opowiedział, to bardzo często skierujemy do niego te dobre rady. Natomiast kiedy on się odwróci, no to obawiam o tej sytuacji. Osoba, która opowiada ten swój przypadek, słucha, i potem jest blok, odwraca się do nas i mówi, co w związku z tym do czego w związku z tym doszło? Jaką decyzję albo jaką refleksję? Często dziękuję za to, co usłyszałam. Weźmy ten drugi model, który jest bardzo podobny, który też bazuje na takim <laughs> współpracy małych grup. Kasiu, mogłabyś przesunąć kolejny slajd? Right? <laughs> On również bazuje na doświadczeniu, przy czym tutaj bardziej istotne są refleksje i emocje. A to jest właśnie takie <laughs> przyjazne pochylenie się nad sytuacją, którą opowiada nam ta osoba, która prezentuje, ja nie lubię słowa problem, przypadek, sytuację, case, tak? coś takiego, o czym mówimy. Dla nas, jako uczestników tego procesu, nie, nie będących tym, który opowiada tę historię, kluczowe jest to, żeby odciąć człowieka od przypadku żebyśmy nie starali się za wszelką cenę pomóc tej drugiej osobie zrozumieć, co ona złego zrobiła, bo ani my nie jesteśmy tą osobą, ani nie byliśmy w tej sytuacji, ani nie jesteśmy w stanie za tę osobę myśleć i działać. Nasze propozycje. Być może powinny dotyczyć, i to jest bardzo ciekawe, naszych osobistych doświadczeń. I znowu nie na takiej zasadzie, że a jak ja miałem, przepraszam panią Kowalską, z Kowalską do czynienia, to zrobiłem tak i tak, i ona po prostu, koniec, wymiotłem. Nie. To, to nie o to chodzi, żeby wygrać. Chodzi o to, żeby a, doświadczyć takiego wspólnego, zbiorowego myślenia o zdarzeniach, które każdemu z nas się mogą przytrafić i które są do rozwiązania. I weźmy jeszcze jeden slajd, to będzie już ostatni z który ja mam do za, zaprezentowania. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zadbali o tego, który będzie prowadził ten proces. Um, do takiego facilitatora, taką osobę, która dopilnuje, żeby nie było tych ocen, żeby nie było takiego pouczania. Bardzo ważne też jest to, żeby zadbać o tego, który będzie o swoim przypadku opowiadał. Dlatego. Learning jakby zakłada, sama nazwa na to wskazuje taką równowagę podmiotów. To nie może być tak, że opowiada o tej sytuacji ktoś, nie wiem, kto ma tam jakieś inne doświadczenia i będzie się odwoływał do tego, co mu się przytrafiło, nie wiem, w Finlandii, w Stanach Zjednoczonych albo na uczelni. Tak? Dobrze, kiedy to są ludzie, którzy są z tej samej grupy. Tak? To są właśnie nauczyciele, którzy są też jakby reprezentują podobne doświadczenia. Ważne jest też, żeby temat, zagadnienie, to wyzwanie było Istotne nie tylko dla tej osoby, która opowiada, ale również, żeby było takim pretekstem do takiego naszego wspólnego zbudowania rozwiązania, które będzie z którego będzie mógł korzystać każdy. Nie tylko ten, który nam opowiadał o tym w swoim przypadku, ale każdy z nas, bo jeżeli bo bardzo często chodzi o uczniów, tak? Jeżeli ja mam takiego Jasia, który zachowuje się w taki, a nie w inny sposób i prowokuje i stwarza takie no, zaburzenia, że tak powiem, na lekcji, to on podobnie się zachowuje w różnych klasach i my podobnie możemy na niego reagować. To, co jest ważne, to jest to, że pewne nasze reakcje i też sytuacja to kim jesteśmy powoduje, że jaś jest bardziej powolny, chętniej z nami współpracuje, a pewne nie. I to co jest ważne, to jest to, żebyśmy się dowiedzieli, co na się działa, a co na ja się nie działa. Bo zwiększenie czegoś, co nie działa, jest zawsze błędem. tak? A ta różnorodność, o której tutaj cały czas mówimy, jest szansą, żebym ja oczyma innych osób i korzystając z doświadczenia innych osób, znalazł drogę do Jasia. Bo kluczowe nie jest nie to, żeby Jasiu mnie słuchał. Kluczowe jest to, żeby Jasiu chciał ze mną współpracować. I inni mogą mi w tym pomóc, i warto z pomocy tych innych po prostu korzystać. Tyle. Zawsze odnalezienie mikrofonu jest najtrudniejsze. Dziękuję Ci, Jarku, też tym akcentem o pięknej różnorodności. Dotarliśmy do końca webinarium. Mam nadzieję, że. Państwo czują się też zainspirowani do pogłębienia współpracy. Tutaj dużo wątków, że w redach pedagogicznych się już to dzieje, że w szkole są różne praktyki. Dziękuję za dzielenie się tymi swoimi doświadczeniami i też komentowanie. Dziękuję też Michałowi, że przerzucał komentarze z Facebooka, bo wiem, że Państwo tam są i nie mają do nas bezpośredniego dostępu i to jest taki kontakt poprzez czat i za to bardzo dziękujemy. I Myślę, że to jest moment na podsumowanie. Ja sobie tutaj zapisałam przed tym webinarem o tej, jak pięknie się od siebie różnimy. I różnimy się, co nie znaczy, że nie możemy ze sobą współpracować i współpracujemy po to, żeby nam było lepiej. I teraz już mogę tą lampkę przechylić i było lepiej również ucznią i uczennicą, bo chciałam, żebyśmy oświetlali dzisiaj twarze i dusze i umysły nauczycieli i nauczycielek. Mam nadzieję, że to się udało i Państwu było z nami dzisiaj dobrze. Oczywiście Państwo wzmocnieni i zachęcali do współpracy, do budowania tej sieci wsparcia pomiędzy nauczycielami, z którymi Państwo zasiadają przy tych stolikach czasami odległych od siebie mocno. Emilio, oddaję Ci głos. W takim razie nie się do końca. Dziękuję wszystkim, którzy, którzy uczestniczyli w tym, w tym webinarium od tak późnej porze. Mieli ochotę z nami pobyć, ale zachęcam pana Państwa jeszcze do tego, żeby wziąć udział teraz w kursie, w kursie dla wychowawców i wychowawczyń klas 4-8. O wdzięcznej nazwie Wychowanie to podstawa właśnie trwa rekrutacja. Opinie o tym kursie jak widać na załączonym slajdzie. Są naprawdę bardzo pozytywne i ja się naprawdę nie starałam wybierać. Starałam się wybierać po prostu te, w których nie padały konkretne nazwiska, kto, kto jest taki wspaniały, bo mamy wspaniałych mentorów. Jest to kurs pod opieką mentora, w którym pracujemy też w małych grupach. Michał teraz wrzucił na czat także link do strony opisującej program. Także zachęcamy do tego, żeby, żeby do niego dołączać. I idziemy dalej, Kasiu. Ci z Państwa, którzy nie mają ochoty wziąć udziału w kursie, być może skorzystają z publikacji, do której także link pojawił się na czacie. Adrian tutaj, widzę, że popiera, że kurs Wychowanie to Podstawa to świetny kurs, bo jest naszym absolwentem zeszłorocznym. Pozdrawiamy cię, Adrianie. Ale jest także publikacja. Ale właśnie, w związku z tym, że tak jak mówił Jarek, trzeba się, kiedy budujemy tego typu sieć wsparcia, takie struktury wsparcia, to trzeba się trzymać pewnej struktury. Zaplanowaliśmy dla państwa cztery grupy wsparcia online, takie modelujące w dużej mierze to, w jaki sposób można taką, takie struktury budować, ale my nie będziemy tylko modelować, będziemy także tego wsparcia udzielać. Oczywiście jest to wsparcie takie bardziej coachingowe, w żaden sposób nie jest to nie jest to wsparcie. Yy, wsparcie psychologiczne. Na razie tylko o tym e, o tym wspominam, e, bo wkrótce rusza nabór. Do tych z Państwa, którzy się zapisali przez zapisy, wyślę informacje. Zachęcamy także do zapisania się na newsletter Ucz Otwartości. Tam będzie więcej, e, więcej informacji. Także to jest nowość świeżutka. Sprawdźmy w praktyce, e, jak to działa. No i no. i... E, Tutaj wjeżdża Kasia Pianowska raz jeszcze cała na biało, ponieważ planujemy jeszcze jedno webinarium o współpracy, w którym pojawią się nowe wątki, trochę inne ujęcie, bo właśnie będziemy rozmawiali o tym budowaniu, budowaniu odporności w cyklu właśnie Odporna Szkoła. Odbędzie się ono 12 kwietnia. Też Państwu wyślę link tym, którzy, którzy byli z nami. Oczywiście ci z Państwa, którzy Prenumerują chociażby newsletter Centrum Edukacji Obywatelskiej, ogólny newsletter Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak najbardziej też, też dostaną informacje. Emilio, to ja w takim razie zachęcam Państwa do oczywiście przyjście na to webinarium, ale też korzystając z okazji. Jeśli Państwo mają. Jakieś pytania, wątpliwości, wątki w temacie współpracy nauczycieli, to bardzo proszę, Michale, jeśli możesz, zapisać na czacie adres mailowy odporna szkoła bez polskich znaków, małpa.co.org.pl. Zachęcam Państwa do pisania na ten adres, ja chętnie poczytam. To jest o zawsze olbrzymia informacja, inspiracja i bycie u źródła. Jeśli Państwo mają ochotę się podzielić w temacie współpracy. O czym, które wątki powinniśmy zaopiekować, które pogłębić, do czego nawiązywać. Na pewno to będzie inspiracja, na pewno to też będzie dla nas wsparcie. Chcemy odpowiadać na Państwa potrzeby, dlatego do tego wątku współpracy jak najbardziej wrócimy już niedługo, bo już za trzy miesiące, nawet nie całe, dwa i pół miesiąca. Więc serdecznie zapraszam, bądźmy w kontakcie. Media nasze społecznościowe, newsletter, zawsze polecamy do tego. Ja powinnam jeszcze przywrócić ten ostatni slajd. Tak, a ja jeszcze, jeszcze przypomnę, że tutaj się pojawiały wątki dyrektorskie, ale tak naprawdę postaramy się mówić o tym, o czym tak naprawdę ma, na co mamy wpływ. Nie mamy wpływu na, na to, w jaki sposób zarządza dyrektor szkołą. Mamy wpływ tylko na opinię w pewnym momencie o dyrektorze, ale to też w umiarkowanym stopniu. Natomiast mamy wpływ naprawdę mamy wpływ na to, żeby. Odzywać się inaczej do siebie w tym pokoju nauczycielskim, żeby właśnie budować jakieś, jakieś struktury, i do tego Państwa zachęcamy. Serdecznie dziękuję prelegentom. Na pewno też mają ochotę powiedzieć jeszcze do widzenia i do zobaczenia też na kolejnym webinarium z cyklu Wychowanie to Podstawa. Ja, ja też bardzo... bardzo serdecznie dziękuję i powiem Wam, że duża uczta dla mnie. Słuchać też Was. Ja, mimo że tu się dzielę doświadczeniami i wiedzą, to też bardzo dużo się uczę. Dziękuję Wam. Dziękuję również. Dziękuję, Milko, za zaproszenie i za bycie Twoim wsparciem dzisiaj, i za to, żeby Ty byłaś moim wsparciem przez cały wieczór. Dziękuję bardzo i dobranoc.